I to uderzyli też zdecydowanie w takie serca, moim zdaniem. To jest też dla takich osób jak ja, które kiedyś grały w Herstona zostawiły i może chcą z ciekawości zobaczyć, bo to też jest tak robione. Bo nie robi się dodatków raczej pod nowych, nie? Robi się pod tych, którzy żeby wracali, moim zdaniem, albo żeby zostali przy tej grze. Nie wiem, dziwne stwierdzenie jak dla mnie. Wydaje mi się, że robi się pod osoby, ty które możesz... grają. Robisz też? Tak mi się wydaje. To Ale wiesz, co i... można zrobić pod to i pod to, nie? Bo ty możesz z nostalgii wrócić, bo widzisz Barents które jest dosyć niememiczne, tylko to drugie, yy, ikoniczne w wowie. I wiesz, widzisz Barents, widzisz zmiany w korsecie, nie? Widzisz 235 kart za Friko. To są naprawdę spore impulsy, które mogą cię skłonić do tego, żebyś wrócił. I to może być połączone, tak jak mówisz, nie? Że, że ta nostalgia jest tutaj e, czynnikiem takim przewodnim, nie? Ale ogólnie, znaczy WOW, no sorry, mnie średnio zainteresował, że żeby nie pokazali niczego takiego nowego i ciekawego poza tym Androidem, który fajnie wyglądał. E, ale Hearthstone. Pokazanie no, tego korsetu, który był już pokazany wcześniej Pokazanie tych The Barents, które wyglądają dosyć ciekawie Pokazanie nowych kart, które też wyglądają dosyć ciekawie Nowego typu speli, który też wygląda dosyć interesująco I przede wszystkim nowego trybu gry, który wygląda mega kozacko było dla mnie, jako ziomka od Herdtona mega super, nie? Jako, dla fana, jako fana Diablo, pokazanie tej nowej postaci i nowego gameplayu, też dosyć fajnie to wyglądało, mega mi się to podobało, ta postać jest mega. E, pokazanie tych uszu, nie? I takie smyranie, że hej, mamy PvP, ale wam nie pokażemy, ale mamy, ale nie pokażemy, ale mamy, jest zajebiste. Diablo Resurrected, no tak jak mówiłem, nie jest to dla mnie żadne zdziwienie, że to, że, że to pokazali, ale naprawdę ta gra wygląda mega fajnie, nie? Jedyne czego im brakowało to Diablo Immortal, nie? No i brakowało też trochę nowej gry, no ale no tutaj, no to cóż, no to, takie życie, nie? W sensie coś spodz... no, tak jest. E, jak coś, to ja już widzę, że jest dostępny na stronie całkowicie polska podstrona dla Herstona. Jest nawet wrzucony, właśnie, polski trailer z lektorem, nawet po polsku, co tam gada, do dodatku Herstona. A jaki to jest adres? playherston.com ukośnik.pl. -pl. No dobra, mam, mam. mam. Mhm. No i. No i to jest, akurat tu ten lektor to tak jak brzmi jak z Warcrafta 3, gadali taureni dokładnie No Ten nowy tryb jest mega interesujący, bo ja widzę dwie opcje, nie? Grałeś w Slay the Spare? E, tak, tak, no. To to jest albo to, albo jeszcze była taka gra władca pierścieni karciany, nie? I tam budowałeś drużynę, drużynę pierścienia i przedzierałeś się przez kolejne etapy. I tam właśnie te postacie levelowały, dostawały nowe umiejętności, umiejętności dostawały gir i szły po podobnej szczęście, co tam była zaprezentowana. Więc jedno albo drugie tak strzelam. Ale to mega ciekawie wygląda, nie? Tylko proszę, żeby to nie były drugie duelsy, bo duelsy były jasne, słabe. Jasne. Dobra. No to co, dobra, słuchaj, nie, nie przeciągając, ja nie będę ukrywał, ja też będę kończył teraz i dlatego się pożegnamy z tego względu, że nie chcę ci przerywać, bo ty za cztery minuty masz panel Herstona, na który pewnie chcesz iść zobaczyć. No. Ja będę obserwował sobie te panele, będę skakał, skakał po nich, także dzięki Mateusz za współuczestnictwo tutaj i pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. No Dziękuję bardzo również. To, Było bardzo miło i, i fajnie. Będziemy oglądać. Jutro będziemy obserwować co dalej, ja sobie wyśpię, zobaczę rano co tam było na konferencji i tak dalej, to trzymaj się, hej! No strzałeczka, aluwinka Hej ti, 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 ti. O, dobra Łopany, kurde, no sporo tego tu było Nie ukrywam Diabełek, kurde, mmm Przepiękny Patch, kurwa, do Hearthstone'a Dobra, może jednak to wyłączmy Patch do Hearthstone'a, spory, no nie ma co ukrywać Shadow Volgin, Bug of Valera. o, ale zajebiste Jakieś nowe domony. No tutaj omówienie Patch'a to chyba nawet nie w tym momencie Tutaj widać że buffy dla tauntów, buffy dla żwiołaków, co ciekawe, dla Mechów, dla Piratów, Kuźwa, dla Smoków, dla Agonii. What the fuck? Elistra wywalona. Akamazak znowu coś zmieniony. Big Banana, increased Incrementu 1 trzecia. King Mukla. Eliza znowu zderfiona do niegrywalności. No ja, może nie, niegrywalności. Ada copy to your hand. O, ciekawe. To wydaje się być ze dalej. Kapitan Hook to z Dark Price. Aha, skończyły się. A, ta dostaje nerfa na koszt? Opa, nie jedyny Dobra, ja chcę zobaczyć ten, yy... Na pewno sobie to obejrzymy, która jest godzina? Przez siku muszę zrobić, mi się z sika zechciało In the new game mode featuring RPG gameplay, random generated encounters, upgradeable heroes Kurde, żeby to był Władca Pierścieni O, dziękuję Bonkol. Siema, mordeczki mniej niż 3 Dziękuję za Rajzik, Dawidku i witam bardzo serdecznie. Czy będę oglądał panel od Diablo? już wam mówię. Eee, plany wyglądają tak. Mamy teraz tajniki roku Hearthstone'a nie? To jest rzecz numer 1, która mnie interesuje i to będziemy teraz oglądali. W związku z czym panelu o Diablo nie będziemy oglądali, bo jest w tym samym momencie Ale na szczęście panel o Diablo jest tutaj e, Jest tutaj kopia tego, e, retransmisja Więc jak tylko e, będziemy To dobiegać będzie końca To idziemy tutaj na Diablo, nie? E, I później i, i później nie wiem co będziemy robić Czy wiadomo dacie dodatku? No z miesiąc pewnie od dzisiaj W krótkich filmikach o nowym dodatku jest pokazane kilka nowych kart, których nie było podczas bliskonu. Eee, okej, okay. nie wiem, co mam powiedzieć w związku z tym, przepraszam. Chwilę, to nas nie interesuje, bullshit, to nas nie interesuje, bullshit, to nas też nie interesuje, nic ciekawego. No tutaj jest masa, kurwa, ten rogue, jak on wyglądał, gameplay tego, ja pierdykam, to diablo, no kozak, chłopie, kozak. A, jak to działa? W ogóle Nature's Prayer, ciekawe, jak to będzie w ogóle funkcjonować. Deal 2 damage to a minion and random adjusted one. Upgrade. Aha! 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 Czyli na początku mamy 2, e, za 2 many 2 damage'u razy 2, czy tam 4 damage'u, później mamy dwa demedżu, za 2 many 6 damage'u i później za 2 many mamy 8 damage'u, okej. 3 cards have been revealed from the new corset. Those do not replace their older version. The old cards sit in the wild under the legacy set. Okej, okay, to tak jak myślałem, to działa. Destroy all other minions. Discard a card from each other. Ty, to jest grywalne w tym momencie. To jest głupie! Draw spells until your head is full? Boże, czy oni nie mogą robić tych kart zbalansowanych? Zagraj kartę, to pięć na chociaż słaby, no, ale mimo wszystko pięć. Dobra, tego chyba nie będziemy oglądali. O, dobra, już się zaczęło. Uh, I'm great. So I'm super excited to show and talk.